Wójt gminy Bielsk wie, jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców i jak dużą rolę odgrywają bezpieczne, szerokie chodniki. Od 2010 roku w Bielsku trwa projekt związany z budową i przebudową chodników osiedlowych. Projekt obejmuje ulice 20 stycznia, Topolową, Jaśminową, Habrową, Zieloną, Ostatnią, Akacjową, Sosnową i Świerkową. Pierwszą część pracy zrealizowano jeszcze w 2012 roku. Obejmowała wykonanie dróg i ulic o długości ponad 550 metrów wraz z kanalizacją deszczową. Były to ulice Akacjowa, Sosnowa i Świerkowa. Nadal trwają prace związane z realizacją drugiej części projektu. Aktualnie budujemy część ulic na osiedlu przy cmentarzu. Jest to odcinek 1000 metrów. Budujemy już docelowo chodniki, nawierzchnię, kanalizację deszczową. Termin zakończenia tego drugiego etapu, ponieważ dokumentacja była podzielona na trzy etapy, powinien zakończyć się 30 września. Wartość tych robót to 2 miliony złotych. Są to środki wyłącznie własne gminy. Być może ten termin zostanie przesunięty o kilka dni, dlatego że tam były dodatkowe roboty wykonywane, roboty, które nie przewidywała dokumentacja techniczna. Trzeba było ustabilizować grunt, żeby wykonane roboty były na tyle stabilne i dobrze zrobione, żeby w przyszłości nie było tam jakichkolwiek uwag czy usterek. Trzecia część, przewidziana do realizacji w 2014 roku, obejmie wykonanie dróg i ulic o długości 1505 metrów wraz z kanalizacją deszczową. Są to ulice Topolowa i 20 stycznia oraz pozostała część ulicy Jaśminowej i Habrowej. Przebudowa i modernizacja ulic i chodników ma ogromne znaczenie dla mieszkańców i właścicieli przedsiębiorstw zlokalizowanych w Bielsku. Na osiedlu, gdzie prowadzony jest projekt, znajduje się także niezwykle często odwiedzany kompleks sportowy, który powstał w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Gminne dożynki odbyły się przy współpracy Urzędu Gminy Bulkowo i Parafii Rzymskokatolickiej w Blichowie. Rozpoczęła jej uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Anny, której przewodniczył ksiądz dr Paweł Niewinowski. Kulminacyjnym momentem była procesja wokół kościoła, której towarzyszyły nie tylko bijące dzwony, ale też głośne dźwięki bębna i śpiew. Po nabożeństwie obchody przeniosły się barwnym korowodem na teren przed remizą OSP w Blichowie. Wszystkich uczestników uroczyście witał wójt gminy Gabriel Graczek. Gmina Bulkowo jest gminą typowo rolniczą. Mamy duże gospodarstwa, wysokotowarowe gospodarstwa, bardzo wydajne. Uważam, że żniwa w tym roku były bardzo łaskawe dla rolników. Cieszyliśmy się znakomitą pogodą, która bez przeszkód pozwoliła zebrać wszystkie plony. Co do ich wysokości, są zbliżone do roku ubiegłego. W niektórych przypadkach uważam, że niższe niż w roku ubiegłym, aczkolwiek wiem, że rolników strasznie trapi cena skupu płodów rolnych, gdzie, tak jak mówiłem wcześniej, za tą samą pracę, za wyższe nakłady, a otrzymują niższe wynagrodzenie. Mam nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa. Gminę zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście. Swoje listy przysłali także posłowie Maciej Małecki i Piotr Zgorzelski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, starosta płocki Michał Boszko i szef izb rolniczych Wiktor Szmulewicz. Po przemówieniach i odczytaniu listów, zgodnie z tradycją, wójt gminy Bulkowo Gabriel Graczek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Bulkowo Waldemarem Kajką oraz proboszczem parafii w Blichowie księdzem Włodzimierzem Dzieńkowskim podzielili się z zebranymi chlebem z tegorocznych plonów. Po oficjalnych obchodach przyszła kolej na występy artystyczne. Humorystyczną interpretację bajki o czerwonym kapturku przedstawiły panie ze Stowarzyszenia Żurawianki. Następnie na scenie zaprezentowała się kapela ludowa Brata Zdzicha. Wieczorem wystąpiła gwiazda wieczoru zespół MIG, a podczas nocnej zabawy tanecznej bawiono się zespołem Ex Bolo. Podczas przerw prowadzone były konkursy dla dzieci i starszych uczestników, m.in. na temat wiedzy o gminie Bulkowo. Wiele podziwu zbierały także tradycyjne dożynkowe wieńce. Pomysł się narodził z dziada pradziada. Po prostu obserwowaliśmy, jak to inni robili i przy współpracy, można powiedzieć, tej obserwacji pań te rzemiosło jest przenoszone. Dzięki współfinansowaniu organizacji imprezy SPROW
Uczestnicy mogli zapoznać się z prezentacją warsztatów ginących zawodów, między innymi wikliniarza, młynarza, garncarza, piekarza oraz kucharza. Każdy zainteresowany mógł uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotów lub zapoznawać się z historią i ciekawostkami poszczególnych zawodów. Też bezpłatnie można było skosztować dań tradycyjnych i regionalnych na przygotowanym z tej okazji stoisku. Projekt pod nazwą Świętoplanów w gminie Bulkowo współfinansowany był w ramach małych projektów z działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Tegoroczne święto gminy Mała Wieś miało trojakie znaczenie. 15 dni gminy Mała Wieś połączone zostały z płockimi dożynkami powiatowymi oraz piknikiem zbożowym Krajowej Rady Izb Rolniczych. Gospodarzami uroczystości byli starosta płocki Michał Bożko, wójt gminy Mała Wieś Andrzej Barciński oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Tradycyjna msza święta odbyła się w kościele parafialnym świętego Maksymiliana Kolbe w Małej Wsi. Wielki to dla nas zaszczyt móc podejmować was dzisiaj w Małej Wsi. Dożynki to święto plonów, to święto tradycji, naszej polskiej tradycji, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. To również święto polskiej wsi i polskiego rolnika. Ciężka praca rolnika nie zawsze była i nie zawsze jest doceniana. Dlatego niech dzisiejsze święto będzie wyrazem uznania za ich trud i wysiłek, jaki wnoszą, aby nie zabrakło nam chleba. To też pozwolę sobie szczególnie gorąco i serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystości wszystkich rolników na czele z pierwszym chłopem Rzeczpospolitej Polskiej Wiktorem Szmulewiczem, prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych i Mazowieckiej Rady oczywiście Izb Rolniczych. Przypomnijmy sobie, jakie hasło widniało na sztandarze kosynierów spod Racławic. Żywią i bronią. To hasło odnosiło się do roli społecznej chłopów oraz miejsca, jakie zajmowali w narodzie polskim. Żywili i bronili na miarę swoich możliwości. Po uroczystej mszy świętej i poświęceniu wieńców, symbolizujących pomyślne zabranie plonów, ruszył korowód dożynkowy ulicami Małej Wsi na plac przed szkołą podstawową, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Korowód prowadzili 4. Pułk Strzelców Konnych, 3 piękne bryczki z końmi państwa Jachimiak, Kopońskich i Piątkowskich oraz orkiestra Dęta ze Starej Białej pod przewodnictwem pana Grzegorza Dębskiego. Obrzęd dożynkowy wykonał zespół pieśni i tańca Mazowia, natomiast dożynkowy chleb władzom gminy i powiatu przekazali starostowie dożynek Teresa Domańska i Andrzej Pielat, rolnicy z gminy Mała Wieś. Po 13 latach powróciliśmy do Małej Wsi, ale nie na drugie, a na 15 dożynki powiatu płockiego Mała Wieś 2013. Serdecznie dziękujemy gospodarzom za tak piękne przygotowanie tej uroczystości. Tradycyjnie gromadzi nas tutaj chleb, który, jak w świątyni podkreślał ksiądz dziekan, jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, ale również zawsze zbiory dorodne zbieramy dzięki błogosławieństwu Bożemu. Atrakcji podczas sobotnich niedzielnych uroczystości nie brakowało. W niedzielę czekały na wszystkich gości zarówno suto zostawione regionalne stoły z pysznymi potrawami zbożowymi przygotowanymi przez mieszkanki gminy Mała Wieś, jak i również nagrody sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, które można było wygrać biorąc udział w konkursach na temat znajomości zbóż. Rozdano również tysiące gadżetów promujących tegoroczny piknik zbożowy. Dzisiaj przy okazji takiego święta plonu powiązanie łańcucha, jak gdyby, pokazanie, co się z tego robi. Jakie można smakołyki, nie tylko chleb, bo nam się przy dożynkach mówi o samym chlebie. Ale podstawowym składnikiem pokarmowym ludzkim jest produkty, wszystkie wyprodukowane w większości ze zboża. Te codzienne, jak te odświętne, w postaci różnych ciast, wypieków. Dzisiaj są tutaj konkursy kół gospodyń, które między sobą rywalizować będą
co można z tego zboża, z tej mąki zrobić, co by było jeszcze lepsze dla naszego podniebienia. Hostesce częstowały gości pamiątkowymi chlebkami dożynkowymi oraz dorodnymi jabłkami i gruszkami z małowieskich sadów. Występowały świetne zespoły muzyczne, m.in. Gabi Gold, Masters, Loka, Raga Faja, Ex Bolo, Mazaki, Kolory, Andre. Natomiast marszałek województwa mazowieckiego docenił nie tylko uroczystości dożynkowe i świetną zabawę, ale także rozwój całego powiatu. Przoduje w produkcji zarówno zbóż, jak i owoców miękkich, innych rodzajów produkcji. To jest dobry fragment Mazowsza. Wykorzystuje też bardzo dobrze środki europejskie, zwłaszcza z regionalnego programu operacyjnego, ale też z programu rozwoju obszarów wiejskich. Bardzo dobrze też tutaj realizowana jest idea Lider Plus, czyli te projekty realizowane przez lokalne grupy działania. To one budują najpierw strategię rozwoju, a później realizują szereg projektów. Związek Gmin tego powiatu też ma bardzo ciekawe inicjatywy i realizuje ciekawe projekty. No, uważam, że to jest naprawdę jeden z najlepszych powiatów mazowieckich. Uznanie dla powiatu i rolników wyraził także gość specjalny do Żynek, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Olgierd Dziekoński. Panie starosto, panie wójcie, starostowie dożynkowi, szanowni państwo, drodzy rolnicy, ten dzisiejszy dzień jest takim szczególnym dniem, kiedy możemy dzielić się dumą z osiągnięć, które są Państwa udziałem. Są Państwa udziałem dzięki tej szczególnej zdolności, jaka cechuje polskich rolników. Roztropności, rozwadze i pracowitości. Ta roztropność, rozwaga i pracowitość pozwala w sposób najpełniejszy, najlepszy dla nas wszystkich wykorzystać tę szczególną możliwość, jaką daje nam opatrzność poprzez to, że Państwo potraficie wykorzystać ziemię, uczynić ją poddaną w taki sposób, aby służyła nam wszystkim, aby chleb z tej ziemi zrodzony służył wszystkim, aby mógł być sprawiedliwie dzielony, aby nikomu go nie zabrakło. Dziękuję również za to serdecznie, że możemy być dumni z Państwa działalności nie tylko tu w Polsce, ale możemy być dumni poza Polską, dlatego że Państwa produkty, Państwa działalność jest znacząca i jest znakomitym przykładem polskiej umiejętności, polskiej zaradności, polskiej zapobiegliwości. Natomiast poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski wysoko ocenił kultywowanie dożynkowych tradycji. To tradycyjne święto rolnicze już od wieków. Rolnicy ziemi płockiej przynieśli dzisiaj do kościoła w małej wsi dorodny bochen chleba. Bochen chleba, który tak naprawdę jest symbolem sprawiedliwości, ale i solidarności. Solidarności tych, którzy go wyprodukowali, z tymi, którzy go będą spożywali. Koncert zespołu Masters przyciągnął ponad 2000 widzów, a wokalista zespołu Loka na kolanach śpiewał przed pierwszą mistrz Polski na wózku inwalidzkim Olgą Fijałkowską. Sobotnia zabawa taneczna zespołem Andre trwała aż do drugiej w nocy, a w niedzielę tradycyjnie dożynkowe pląsy zakończył o 24 zespół Ex Bolo. Pamiętajmy jednak, że tradycyjnie tegoroczne Dni Gminy rozpoczęła sesja historyczna, która wraz z wystawą nosiła tytuł Historia PRL-u. Licznie przybyła publiczność miała możliwość obejrzenia przedpremierowej projekcji filmu Historia Roya, pierwszego filmu fabularnego o żołnierzach wyklętych. Natomiast 7 września w miejscowości Stare Gałki odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika pamięci aresztowanych i wymordowanych żołnierzy wyklętych. W uroczystościach uczestniczyli wyjątkowi goście. Między innymi Andrzej Barciński, rodzina Zygfryda Kulińskiego, jednego z 7-osobowej grupy wyklętych. Burmistrzowie, wójtowie ościennych miast i gmin, radni oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy Mała Wieś. Pomnik w Starych Gałkach powstał, by uczcić pamięć oddziału Wiktora Stryjewskiego, pseudonim Cacko, który został otoczony przez oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trójka żołnierzy wyklętych zginęła podczas wymiany ognia, pozostali trafili do ubeckich więzień. Jak co roku rekreacyjny bieg jesieni przyciągnął do Słupna mieszkańców gminy i sąsiedniego Płocka. Na różnych dystansach od 100 metrów do 10 kilometrów pobiegło ponad 200 zwolenników ruchu na świeżym powietrzu.
Bieg jesieni zorganizowali wspólnie Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, Szkoły i Ochotnicza Straż Pożarna. Nie chodzi o bicie rekordów, ale o wspólną fajną zabawę. Jest trasa, przebiega przez leśne tereny, z dala od zgiełku rodzinnego. Dla zwycięzców są nagrody ufundowane, bardzo atrakcyjne. Najkrótszy 100-metrowy odcinek chętnie pokonywali najmłodsi z uczestników, pozostawiając ten najdłuższy, 10-kilometrowy, wytrawnym biegaczom. No ja już biegam od 35 lat. Dla mnie to jest normalne, tak jak jedzenie, spanie. Bieganie nie sprawia mi żadnych problemów. Lubię się zmęczyć. Także, żeby ukończyć 10 kilometrów, to trzeba ze 3 razy w tygodniu wyjść sobie pomaszerować, trochę pobiegać. I na pewno ten dystans nie będzie takim problemem, żeby ukończyć taki bieg. Gmina Stara Biała podpisała z wojewodą mazowieckim umowę na dofinansowanie zadania budowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Biała. W ramach tej inwestycji wybudowanych zostanie ponad 6820 metrów dróg o nawierzchni bitumicznej, 546 metrów ścieżki rowerowej, 586 metrów chodnika wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowana zostanie także sieć teletechniczna. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 7 milionów złotych. To jest inwestycja w tym roku dla nas największa, najbardziej priorytetowa. Myślę, że na przestrzeni najbliższych kilku lat, patrząc i wstecz, i w przyszłość, ta inwestycja będzie jedną z największych naszych inwestycji. Jest to budowa drogi gminnej, w zasadzie dwóch dróg gminnych łączących trzy drogi wojewódzkie. Inwestycja dofinansowywana jest z budżetu państwa w wysokości 3 milionów złotych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap drugi Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój oraz ze środków partnera zadania powiatu płockiego w wysokości 10 tysięcy. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada 2013 roku. Barwny Korowód rozpoczął tegoroczne gminne uroczystości dożynkowe. Orkiestra OSP Rębowo, starostowie dożynek, poczty sztandarowe, ochotniczych straży pożarnych, uczniowie szkoły podstawowej w Rębowie, delegacje sołeckie z wieńcami i koszami dożynkowymi, wieniec gminy i miasta Wyszogród, władze samorządowe, zaproszeni goście przemaszerowali na plac przy strażnicy OSP Rębowo. Symbolicznym przecięciem wstęgi burmistrz gminy i miasta Wyszogród przekazał nowo zmodernizowany obiekt prezesowi OSP Rębowo panu Teofilowi Boszko. Ksiądz Jan Augustynowicz, proboszcz parafii Rębowo, dokonał poświęcenia obiektu. Uroczysta msza święta polowa została odprawiona w intencji wszystkich rolników i mieszkańców gminy i miasta Wyszogród przez księdza Jana Augustynowicza w asyście, księdza kanonika Zenona Glicnera, księdza Grzegorza Przybyłka, proboszcza parafii Wyszogród, księdza Marka Andrzejewskiego, proboszcza parafii Kobylniki, ojca Stanisława Deleżucha z klasztoru ojców franciszkanów. Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy dożynek wysłuchali popisu orkiestry OSP Rębowo. Oficjalne uroczystości rozpoczął występ uczniów szkoły podstawowej w Rębowie, który nagrodzony został gromkimi brawami oraz podziękowaniem burmistrza dla młodych artystów. Nie zabrakło również ciepłych słów i podziękowań dla rolników za trud całorocznej pracy przekazanych nie tylko przez samego burmistrza gminy i miasta Wyszogród, ale także starostę płockiego Michała Boszko. Po oficjalnych występach starostowie dożynek, pani Zdzisława Dobosz i pan Wojciech Kapitan, przekazali bochen chleba gospodarzom, burmistrzowi Mariuszowi Bieńkowi i przewodniczącemu Rady Gminy i Miasta Wyszogród Marysiowi Mieszkowskiemu. Obrzęd dożynkowy zakończony został występem kapeli mazowieckiej z Sochaczewa. Na scenie nie zabrakło naszych stałych artystów zespołu Promyk w towarzystwie byłych przedszkolaków pod kierunkiem pana Antoniego Dąbrowskiego, którzy rozśpiewali zgromadzoną publiczność. Występ zarówno najmłodszych calineczek, jak i chóru wywołał aplauz publiczności i wiele słów podziękowania od burmistrza. Thank you.
Następnie na scenie pojawił się zespół Maxel, który wprowadził wszystkich w taneczne rytmy disco polo. Najmłodsi uczestnicy dożynek rozbawieni zaprezentowali roztańczoną zumbę w Rębowskim Domu Kultury. Na zakończenie prezentował się zespół André, skupiając przy scenie wielu sympatyków. Przepiękne stoiska sołeckie z przygotowanymi przez mieszkańców produktami lokalnymi, bogaty program uroczystości, mnóstwo atrakcji i gości, niewielki deszcz – oto kwintesencja tegorocznego Święta Plonów. Warto dodać, że dożynkom towarzyszyła wystawa prac związanych ze Świętem Plonów przygotowanych przez dzieci ze szkoły podstawowej w Rębowie.